Halo, cześć Gabryska, cześć, hello. Gabryska, dzwonię do ciebie, żeby się pochwalić, słuchaj, bo ja mam nową pracę. Pracę mam nową. Nie przestań z tej, co mi załatwiłam, to już się kuwa dozwoliłam. To super praca. Weź mnie nie rozśpieszę. Najpierw mi naopowiadałaś, że będę pracowała w przemyśle zbrojeniowym, a potem się okazało, co kuwa uzbrajałam. Z jadra w uchwyty, super. No. No faktycznie awansowałam, ale kuwa na co? Na wytłocznię misek. Chyba 12 godzin siedzenia przy miskach, wiesz, jak mnie bolała miednica? No, a teraz w Gabryskach mam pracę, bo ci to jest kuwa super. No, no właśnie o to chodzi, że ja tu kuwa nic nie robię, słuchaj, nic. Jem, śpię, wypoczywam, spry się, mam jeszcze kuwa wywiadów udzielam, nie? Naprawdę, wywiadów. Codziennie do mnie przychodzi taki koleś tam zagadać. Pan Manuel tamto. No, a powiem ci, że koleś jest kuwa zarąbisty, Gabryska. Ewidentnie się sobie podobamy, nie? No, nie wiem ile ma lat, nie wiem, taki jest, wiesz, nie za młody, nie za stary, nie? Nie wiem ile ma, no. Gabryska, ja bym go przyrównała, słuchaj, do takiego dwudniowego chleba, nie? Wiesz? No wiesz, rozumiesz? No jak nie? Dwudniowy chleb, taki już nie chrupiący, ale jeszcze do zjedzenia, nie? No, a jakie ma włosy, słuchaj, z boku krótkiego radusza, wiesz? Nie na jeżdżę, tak jakbyś kuwa pędzel położyła, nie? Ale naprawdę, jak jesteśmy razem w pomieszczeniu, to do mnie kuwa pioruny wiszą w powietrzu. Ja ty się boję, że on się kiedyś na mnie sam na sam. Ja nie o panu mówiłam, nie? Gabryska, muszę kończyć, bo kuwa przyszedł. Nie załatwię ci pracy, jak tu miejsc nie ma, daj spokój, cześć. Dzień dobry. No dzień dobry. Dzień dobry. Jak się dzisiaj czuje nasza rekordzistka, co? A dzięki, spoko. No to pięknie, wspaniale. Ale czego rekordzistka, bym powiedział? No wie pani, jeszcze nikt nigdy w naszym instytucie nie zapisał się na testowanie 15 leków naraz. Tak? Cud, o, że pani po ciemku nie świeci, to naprawdę. A dlaczego miałbym świecić po ciemku? Jakby nie było, zjadła pani całą tablicę Mendelejewa. Co? Mhm. Nie. Pani Mariolu. To jest nieprawda. Ja kuwa nie zjadam żadnej tablicy. Ej, dlaczego jak coś ginie, to zaraz Mariola zeżarła. Sorry. Przestawcie. Pani Mariolu. Naprawdę. Pani Mariolu, takich jak panią tylko ze świecą szukać. Świeca też zginęła? Ja nic nie a może to co ten kuwa, co pan mówił, Lambadajew wziął świecę za tablicę i teraz plotki się, że ja zarypam. Kuwa, ale nie wpielił, gdzie on jest? Gdzie on jest? Bimbolejew! Mendelejew! Bambolejlo! Kuwa, gdzie on jest? On wpielił, plotyka. Niech się pani uspokoi, Mendelejew nie żyje przecież. Ale ja z tym nie mam nic wspólnego! Ja pierdyka! Co ci się dzieje? Kuwa, najpierw tablica, potem świeca, potem Lambadajew. Przypadek? Nie sądzę. Ja pierdzielę. Się tak zdenerwowałam, serce mi wali jak pralka wypełniona kaloszami, kuwa, normalnie. No już, już dobrze, pani Marioli, już dobrze. Czas na naszą codzienną ankietę. Ankieta, no ta, dobra. No. Mam kilka pytań, proszę bardzo.